Siemano, jesteśmy z powrotem po dłuższej przerwie. Żeby wam to wynagrodzić w jakiś sposób, to wjedziemy z grubym tematem. Wiem, że sporo osób na to czekało, a mianowicie porozmawiamy sobie troszkę o układzie wtryskowym. W tym odcinku zajmiemy się teorią, powiem wam za co są odpowiedzialne poszczególne silniki i mając tą wiedzę połączoną z tym, co tak naprawdę jest we wszystkich motocyklowych serwisówkach, naprawdę można dużo zdiagnozować w przypadku układu wtryskowego. To jest przepustnica od KTM-a SXF252 15 rok. Tak naprawdę bazując na tym jesteśmy w stanie ogarnąć praktycznie każdy układ wtryskowy, one są bardzo podobne, czy to jest Kawasaki, Yamaha, są japońskie motocykle, czy europejskie, nie ma to większego znaczenia. Przepustnica jest kina, czujniki są bardzo podobne, o ile nie takie same. Różnią się często tym czujniczkiem, a mianowicie czujnikiem położenia przepustnicy, to jest TPS, czyli Throttle Position Sensor z angielskiego i może sobie od niego w takim razie zaczniemy. Za co jest odpowiedzialny ten czujnik? Jak mamy przepustnicę, jak widać tutaj są cięgna od gazu, obracamy sobie tym kółeczkiem, przez dźwignię obraca, uchyla nam się tutaj przepustnica. W ten sposób. Jest ogranicznik jeden w tym miejscu, tutaj jest ogranicznik na górze, gdzie wpinamy linki i w przypadku KTM-a to wygląda w ten sposób, czyli regulacja obrotów odbywa się za pomocą tego pokrętła. Nieco inaczej jest chyba tak naprawdę we wszystkich motocyklach japońskich, bo tam obroty regulujemy tutaj tym grzybkiem od sania. On nie dość, że nam się wysuwa i chowa, to jeszcze ma opcję obrotu. Temat jest bardzo prosty, tutaj mamy taki kanalik. No i tak jak wiemy, motocykl odpalamy sobie na saniu, on ma wyższe obroty. Kręcąc tym, grzybek się wysuwa lub chowa, więc w pozycji zamkniętej zmieniamy jego pozycję, jego położenie. No a co za tym idzie, zwiększamy lub obniżamy obroty biegu jałowego. No i co tutaj się dalej dzieje? Czujnik położenia przepustnicy TPS mamy po drugiej stronie tego wałka i tak naprawdę w całym układzie wtryskowym to jest jedyny czujnik, który jesteśmy w stanie regulować. Czyli nie jest tak tylko, że on jest popsuty, wymaga wymiany, tylko wymaga również kalibracji. A co za tym idzie, on bardzo, bardzo często potrafi być nawet źle ustawiony z fabryki, nie mówiąc już o tym, że ktoś go tam ruszy, czasami potrafi się rozkalibrować, wtedy mamy problemy z odpalaniem, motocykl potrafi nie jechać jak trzeba. W przypadku właśnie no, KTM-ów, które już od lat są na rozruszniku, ten TPS potrafi naprawdę mega utrudnić nam rozruch motocykla, dlatego jeżeli wiem, że motocykl nam nie pali jak trzeba, z reguły u nas zaczynamy całą zabawę od sprawdzenia, czy ten czujnik działa poprawnie. O tym, jak go ustawić, powiemy sobie w następnym odcinku, bo tutaj tak mamy sporo do powiedzenia, także o tym też będzie. Jak to działa? To jest tak naprawdę taki potencjometr, który w momencie, jak obracamy przepustnicą, on również w środku pracuje. Wtyczka jest trzypinowa. Jeżeli są trzy piny, to z reguły działa to w ten sposób. Mamy sobie masę, minusik, są dwa plusy. Jeden plus podaje nam prąd, wszędzie praktycznie to jest 5 V, tyle powinniśmy mieć na wejściu. Na wyjściu drugi plusik jest, jest to plus wyjściowy, czyli on nam daje już sygnał do komputera, który mówi nam, jak mocno jest otwarta przepustnica. Napięcie i rezystancja czujnika zmieniają się w zależności od otwarcia przepustnicy. Także dzięki temu komputer wie, ile tutaj tego gazu otworzyliśmy. Tak to pokrótce działa. Żeby to wszystko było w porządku, najważniejsza jest tak naprawdę ustawia się ten czujnik w pozycji zamkniętej. On musi podawać dane napięcie. Co mamy tutaj dalej? Bliziutko. Te czujniki są często ulokowane w różnych miejscach, ale tak jak mówię, łatwo je poznać, wyglądają podobnie. To jest map sensor, czyli czujnik ciśnienia tutaj w samej przepustnicy, powiedzmy w kolektorze dolotowym. Map sensor, również czujniczek trzypinowy,
to samo jest. Podaje nam 5 V i w zależności od tego, jakie ciśnienie występuje tutaj w kolektorze dolotowym, to on podaje różny sygnał do komputera i ten czujnik też potrafi bardzo, bardzo zaburzyć pracę motocykla. Z tym, że jest to element nieregulowalny. On albo działa, albo nie działa. Może się pojawić tu jakaś nieszczelność, coś tego typu, ale nie możemy go sobie skalibrować, ustawiać. Tutaj w przepustnicy mamy ten kanalik. Jak sobie zerkniemy tutaj po zewnątrz, tym kanałem leci sobie Bach do map sensora. On sobie porównuje ciśnienie tutaj z ciśnieniem zewnętrznym i wysyła dany sygnał do komputera. Kolejny element, który niekoniecznie będzie znajdował się na przepustnicy, bo tak naprawdę no tutaj jest po prostu zamocowany, bo było wygodniej. W Kawasaki na przykład jest przykręcony do chłodnicy. To jest kondensator, który gromadzi nam energię. Wtyczka jest dwupinowa, tak samo w serwisówce możecie sobie sprawdzić, jak taki kondensator po prostu pomierzyć, sprawdzić, czy jest on sprawny. Element najważniejszy, może niekoniecznie, no ale bez niego tutaj nic byśmy nie zdziałali, czyli wtryskiwacz. On jest w tym miejscu, czasami jest zamontowany na dole przepustnicy, czasami montujemy go od góry. W przypadku Kawasaki na przykład, które jest jedynym motocyklem crossowym, który fabrycznie jest produkowany na podwójnym wtrysku. W Kawie mamy jeszcze drugi wtryskiwacz w samym airboxie, zaraz za filtrem powietrza. Rozwiązanie całkiem fajne, bo w zależności od obrotów bardziej wydajne, bardziej korzystne jest zastosowanie jednego lub drugiego wtryskiwacza wraz ze wzrostem obrotów. Drugi wtryskiwacz jakby przejmuje funkcję tego głównego, który podaje nam paliwo. W przypadku wtryskiwacza, no jakie jest jego zadanie, wiadomo, on nam podaje tutaj paliwko do przepustnicy. Też możemy go pomierzyć, są tam jakieś rezystancje. Niestety nie zawsze w ten sposób sprawdzimy, czy jest on sprawny. Może być również przybrudzony po prostu. Także tutaj temat w miarę prosty, dwa piny tylko, dana rezystancja, no i w zasadzie tyle. Oprócz samej przepustnicy mamy jeszcze czujniki, które są zamontowane w innych miejscach, a mianowicie tak, czujnik temperatury cieczy chłodzącej, z reguły montowany w głowicy lub w cylindrze samym, od tylnej strony, od strony przepustnicy. Ten czujniczek też można sprawdzić, tam rezystancja zmienia się w zależności od tego, wiadomo, jaka jest temperatura. Z reguły wygląda to tak, że mamy podaną wartość, powiedzmy w temperaturze pokojowej 21 stopni. Jest kolejna wartość, jeżeli taki sobie czujnik, czy we wrzącej wodzie zanurzymy, czy w takiej, która jest, nie wiem, powiedzmy około 80 stopni. Podłączamy sobie multimetr i jeżeli te rezystancje się zgadzają, no to możemy założyć, że taki czujniczek jest sprawny. Drugi czujnik temperatury to jest czujnik, który znajduje się też praktycznie zawsze w samym airboxie, za filtrem, między filtrem a przepustnicą, czujnik temperatury powietrza dolotowego. Też wiadomo, bardzo ważna sprawa, on nam podaje, jaka jest wartość temperatury i w zależności od tego komputer sobie steruje mieszanką. No i co, to jest te czujniczki tak naprawdę dwa, czyli temperatury cieczy i temperatury powietrza. Map sensor też sprawiają, jakby one dostrajają za nas wtrysk, czyli to, co byśmy robili w przypadku gaźniku. Nie musimy się bawić z iglicami, z dyszami, tego typu rzeczami. Cały komputer robi to za nas. No i co jest w tym fajnego? Jeżeli jeździcie enduro, jeżeli jeździcie po górach, tam zmienia się wysokość, często tak samo zmienia się temperatura, jesteście w stanie wyczuć, myślę, szczególnie w motocyklach dwusuwowych, które są bardzo czułe, że sztuka inaczej pracuje, inaczej podaje. Tak naprawdę, żeby było wszystko luks, powinniśmy w trakcie jazdy robić różne korekty, zmieniać dysze. Jak ktoś ostrzej, szczególnie jeździ motocross, to też będzie wiedział, że na taki tor piachowy, gdzie motor mocniej dostaje, szczególnie w zimne dni, te dysze należy inne zastosować. Jeżeli motocykl jest na wtrysku, to wszystko nam odpada. Dlatego moim zdaniem, szczególnie jak już te motocykle gaźnikowe są robione kilka ładnych lat, na pewno wielu z Was się spotkało z wyrobieniem korpusu w gaźnikach KIN FCR czterosuwowych, gdzie
No gaźnik zaczyna kompletnie głupieć, można to ustawiać w jaki sposób chcemy. Przepustnica jest na tyle wybita po prostu, że skład mieszanki jest zaburzony bardzo mocno. No i można to regenerować, można coś z tym zrobić, kosztuje to troszkę pieniędzy. No po prostu jakby sam gaźnik to jest element, który może się zużyć. W przypadku takiej przepustnicy, no nie za bardzo. Mamy tutaj częścią mechaniczną, jest praktycznie tylko ta klapka. A tak to oczywiście może się uszkodzić wtryskiwacz, map sensor, TPS, tego typu rzeczy. Z tym, że awarie są moim zdaniem dużo, dużo rzadsze, łatwiejsze do naprawienia. No a tak jak już wspomniałem, motocykl, jeżeli wszystko jest w porządku, dostraja się sam. Jednym ważnym czujnikiem, który tak naprawdę nie bierze udziału przy samym działaniu całego układu wtryskowego, ale w tych motocyklach jest zamontowany, jest to czujnik przechyłu, czujnik powiedzmy, który odpowiada za to, że jak wywrócimy się, motocykl leży na boku, to żeby sztuka nam po prostu zgasła. Dlaczego? Powiedzmy tak, stoją tutaj dwie kawki, pompa oleju jest z prawej strony, wywracamy się na lewą stronę. Jeżeli motocykl będzie pracował przez dłuższy okres czasu, możemy go po prostu zatrzeć, bo po chwili zaczyna pracować na sucho. Taki czujniczek działa w ten sposób, jak sobie nim, że tak powiem, poruszamy, słychać, że tam coś w środku lata. On w zależności od tego, czy jest w pozycji pionowej, czy się pochyli razem z motocyklem, tak samo zmienia się jego rezystancja, podaje sygnał do komputera, że ten motocykl się przewrócił w tym momencie i w przypadku Kawasaki jest w ten sposób, że w zależności od obrotów, chyba poniżej 2500 obrotów, motocykl będzie nam pracował nawet 30 sekund, z tego co pamiętam. Natomiast jeśli obroty są wyższe, zgaśnie nam po 3 sekundach. Także motocykl wtedy odcina. Też wiem, że to jest, często piszecie, że jest to awaria, chociaż niekoniecznie awaria, bo często zdarza się tak, że ktoś ten czujnik zamontuje po prostu do góry nogami, motocykl odpala od strzała, po 3 sekundach gaśnie po prostu. Także jeżeli w waszym motocyklu dzieje się coś tego typu, albo nie wiem, czasami w trakcie jazdy po prostu motocykl potrafi zgasnąć, potem odpala od strzała, jeździ w porządku, warto zacząć od tego czujnika, zobaczyć, czy on jest dobrze zamontowany, potestować go, czy faktycznie dobrze reaguje na ten przechył, czy te wartości wskazania się zmieniają. Kolejna rzecz, bardzo ważna, no bo bez tego to wszystko nie będzie nam działało, coś, czego nie ma w motocyklu na gaźniku, to jest pompa paliwa. Pompa paliwa tak naprawdę we wszystkich crossówkach jest zamontowana bezpośrednio w zbiorniku paliwa. Oprócz samej pompy, która jak wiemy generuje nam ciśnienie, zasysa to paliwo, bo sam układ wtryskowy, paliwo nie może tutaj spływać grawitacyjnie jak w przypadku gaźnika, on wymaga pewnego ciśnienia pracy, dlatego za pompą paliwa, tak samo w baku, mamy regulator ciśnienia paliwa. Jak tutaj wygląda pomiar? Wpinamy się w sam przewód paliwowy, na trójniczku mamy czujnik ciśnienia paliwa. No i co? Odpalamy sobie serwisówkę, patrzymy, jakie wartości powinna podawać pompa. Tutaj jeżeli też ciśnienie jest z reguły za niskie, chociaż za wysokie wiadomo, też jest szkodliwe, motocykl nam będzie głupiał, może być tak, że będzie miał problem z wolnymi obrotami, górą nie będzie szedł, także też rzecz, którą tak naprawdę posiadając odpowiednie narzędzie możemy bardzo łatwo zmierzyć, a potrafi nam sporo kłopotów przysporzyć. Pompy paliwa to chyba coś, czego ludzie najbardziej się bali, jak te motocykle na wtrysku wchodziły, bo ceny z tego, co pamiętam z oryginału, one chyba też się kształtują teraz podobnie, nie wiem, pompa paliwa potrafi kosztować 1600 zł na przykład, coś takiego. Na szczęście już kilka lat te motocykle są robione, mamy na rynku zamienniki, które działają poprawnie, kosztują w okolicach 200-300 zł, także też tutaj się nie ma co bać. Pompa też tak naprawdę, jeżeli nie wyjeżdżamy paliwa do końca, jeżeli z paliwem jest wszystko w porządku, nie mamy zabrudzonego zbiornika, potrafi nam działać latami bezawaryjnie, także tutaj nie mamy się też zupełnie czego bać. Jedna różnica jeszcze między sztuką na wtrysku, a sztuką z gaźnikiem. To, co nam umożliwia wtrysk właśnie, to jest regulacja składu mieszanki bez zmieniania części mechanicznych jak w gaźniku, czyli w gaźniku wymieniamy sobie dysze, a tutaj tak naprawdę wszystkim steruje komputer. Mamy wyprzedzenie zapłonu, mamy ten skład mieszanki, który możemy regulować i w związku z tym motocykle wtryskowe z reguły wprowadzają pewną korektę w zależności od biegu motocykla. Także tak, taki czujniczek, który jest po lewej stronie z reguły przy dźwigni zmiany biegów, to jest czujnik biegu.
Tam jest taki pin, który naciska nam na bęben zmiany biegów. I tak, w motocyklach gaźnikowych z reguły on jest tylko zwierny, rozwierny i w zależności od tego, czy dwa przewody nam się, że tak powiem, łączą, czy jest przejście prądu, czy nie, pokazuje nam tylko luz. I w zależności, czy motocykl jest na luzie na biegu jałowym, czy na biegu, w gaźnikowych motocyklach zmienia się po prostu wyprzedzenie zapłonu. Tutaj we wtryskowych możemy sterować także właśnie dawką paliwa i motocykle na wtrysku ma już ten czujnik nieco bardziej skomplikowany, bo on po prostu pokazuje sterownikowi, daje sygnał do modułu, na jakim biegu w tym momencie jest motocykl. Mierzone to jest wszystko podobnie, w serwisówce z reguły jest tabelka, która w zależności od biegu, który mamy wbity w motocyklu, pokazuje różną rezystancję. Weźmiemy sobie teraz motocykl i na bazie komputera Kawasaki, który no wiadomo, że przyspiesza nam diagnostykę wtrysku, pokażę Wam mniej więcej, jak to wszystko wygląda. Nie musimy mieć multimetru, nie musimy wszystkiego sobie z osobna mierzyć, wpinamy wtyczkę od komputera, komputer wyświetla nam parametry, które pokazują dane czujniki. Mamy ogarniętą zasadę działania wtrysku, już wiecie, za co są odpowiedzialne poszczególne czujniki. Połączcie sobie tą wiedzę z tym, co mamy w serwisówce i tak naprawdę możemy zmierzyć bardzo dużo, bardzo często możemy stosunkowo szybko znaleźć błąd, który być może od dłuższego czasu przeszkadza Wam, czy w odpalaniu motocykla, czy zaburza po prostu jego pracę. Także widzimy się niebawem, odcinków na ten temat na pewno jeszcze kilka będzie. Także subujcie, lajkujcie, obserwujcie dalej, co nagrywamy, a my bierzemy się za kolejne odcinki.